Dzień dobry, witam serdecznie i chciałbym rozpocząć od podziękowania za liczne komentarze, które pojawiają się pod moimi klipami. Czytam wszystkie, czasami można dowiedzieć się z nich czegoś ciekawego odnośnie modeli, które prezentuję, jednak czasami pojawiają się tam skrajnie różne opinie. W ostatnim czasie można było zauważyć, że często pytaliście o BMW jedynkę, zwłaszcza ten pierwszy model E87. Jednak jak to często bywa z autami, które mają już po 10 lat, komentarze potem się pojawiają typu: o Boże, jakie stare auto, panie, części wyjdą więcej niż połowa tego auta i w ogóle Niemiec jeździł, zużył i teraz sprzedaje Polakowi. Z drugiej strony, gdy pokazuję auta nowe, no to kontra w komentarzach jest typu: o panie, to za młode auto, to części jeszcze nie ma albo za drogie, a w ogóle to ta elektronika jest najtrudniejsza do naprawienia, a nie blacharka. Tak więc dzisiaj mam dla Was coś pomiędzy. Auto jest w miarę świeże, jest 2015 roku, więc na tyle już cena spadła, że może wydawać się być atrakcyjny w zakupie i części mogą być do niego równie bardziej dostępne niż do młodszych egzemplarzy. Jest to BMW serii 1 generacji F20 po liftingu. Samochód, gdy pojawił się w 2011 roku, to wyglądał w ten sposób. Kilka lat później, w 2015, był lifting. Ten egzemplarz, który macie tutaj przed sobą, to jest 2014 rok. On już na 99% jest sprzedany, już go nie ma na liście z ogłoszeniami. Tak więc pokażę Wam dzisiaj tego. Przy okazji, jak już zauważyliście, w tyle tutaj stoi Opel Grandland X. Podobnie do tego, którego prezentowałem kilka odcinków, auto za pół ceny, a to jest chyba za 1/10. Cena za ten egzemplarz to chyba 4 czy 5 tysięcy euro, napiszę później, gdy będę edytował ten klip. No tylko szkoda właśnie, że jest uszkodzony dokładnie z tej samej strony i niestety nie można użyć części z tego, aby naprawić tamten. No niestety nie skleicie z dwóch jednego, ale miejcie na uwadze, że takie auto jest również dostępne. Tak więc wracamy do BMW. Jest to wersja 118D. Pod maską kryje się dwulitrowy silnik diesla o mocy 150 koni. Jest to wzrost w porównaniu do wersji przed liftingiem, tam było kilka koni mniej. Auto zostało skonfigurowane w wersji Advantage. Z przodu mamy LEDy. Z wyposażenia jest tutaj czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Jest również czujnik ciśnienia powietrza w ogumieniu oraz czujnik informujący o spadku tego ciśnienia. Pełna lista wyposażenia będzie, gdy będę mówił o cenie, ale zajrzyjmy może teraz do środka. Zobaczycie, w jakiej kondycji jest ten egzemplarz. Uwaga, przerywam program, aby nadać wiadomość z ostatniej chwili. W nocy z 21 na 22 października w Elblągu na ulicy Andersa skradziono samochód marki Zastavria o numerze rejestracyjnym Eli 4262. 86-letni właściciel czeka na Waszą pomoc. Mamy tutaj materiałową tapicerkę i podobnie jak w przypadku Opla Adama, mamy tutaj takie zabrudzenie na fotelu. Jeżeli nie widzieliście klipu z Oplem Adamem, no to naprawdę polecam. A odnosząc się do porównania z innymi samochodami, to podobnie jak w Oplu Grandlandzie, dziwna sprawa jest z tym podłokietnikiem, gdyż rusza się on bez żadnego przycisku. I dla mnie na przykład stanowi to problem, gdy siedzę oparty łokciem o ten podłokietnik i ruszę się troszkę, no to on się przesuwa i naprawdę dziwne rozwiązanie. Powiedzcie, czy tam powinna być jakaś blokada, czy on się tak swobodnie rusza? Kierownica jest wielofunkcyjna. Mamy tutaj przyciski do obsługi telefonu oraz do tempomatu. Tempomat jest wyposażony w funkcję hamowania. Skrzynia biegów jest sześciobiegowa, manualna. Do zmieniania biegów służy właśnie ten patyk. A tutaj na górze deski rozdzielczej bardzo dumnie prezentuje się ten multimedialny tablet. Fajna sprawa, tylko wiecie co? Brakuje mi też jednej rzeczy, zaraz pokażę Wam dlaczego mi jej brakuje. Chodzi o przycisk do wyłączania czujników parkowania. Fotel kierowcy jest w bardzo dobrym stanie, nie ma na nich takich zabrudzeń, chociaż jeżeli chodzi o te zabrudzenia, to możecie dać samochód do prania, co powinniście zawsze zrobić przy zakupie
z używanego auta i fotele będą wyglądały prawie jak nowe. Najbardziej musicie zwrócić uwagę tu właśnie na ewentualne przetarcia. Jak widzicie, regulacja foteli jest w tym egzemplarzu w pełni manualna. Zajrzyjmy do tylnej części kabiny. Wbrew pozorom jest tutaj trochę miejsca. Sprawdzałem, jak się siedzi. Można przejechać komfortowo jakiś średni dystans. Na pewno na trasy po całej Europie tutaj będzie już trochę mniej komfortowo, ale nie przeszkadza mi na przykład wysokość tego samochodu. Mam 1,90 m i mieszczę się tam bez problemu. Jak już jesteśmy z tej strony, no to pokażę uszkodzenia. Co tutaj możecie zobaczyć? Na pewno cały zderzak jest pognieciony, porysowany, stłuczona lampa i lewy tył jest pognieciony. Tutaj na słupku raczej wyżej nie ma żadnych wgnieceń. To wszystko zaczyna się od tego miejsca. Felga nie jest pęknięta, ale widać, że jest porysowana. W takim przypadku oczywiście jak najbardziej warto sprawdzić zbieżność, że samochód jedzie prosto. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tych uszkodzeń, nie wahajcie się skontaktować ze sprzedawcą, czy to przez telefon, czy wysyłając maila. Zawsze możecie się dowiedzieć jeszcze jakichś drobnych szczegółów. Ogólnie dostaniecie tablice zjazdowe do tego samochodu. Nie musicie przyjeżdżać lawetą, no ale jak widać, byście musieli raczej wymienić na miejscu sobie tą lampę. Zajrzyjmy do bagażnika, zobaczmy, czy jest tam wystarczająco miejsca, żeby zmieścić jakieś konkretne bagaże. No, jak widać, duża walizka powinna się zmieścić, ewentualnie jeszcze jakieś drobne siatki. Mamy tutaj możliwość zaczepienia ich, właśnie mamy takie wieszaki po bokach, po obu stronach. Pod spodem nie ma koła zapasowego, jest akumulator. Jeśli chodzi o te uszkodzenia, możecie jeszcze tutaj rzucić okiem dokładniej, jak to wygląda po otwarciu klapy bagażnika. Tak więc ten uszczerbek ogranicza się raczej do tej ćwiartki. Tak więc idąc do sklepu na weekend, nie idźcie po ćwiartkę do obiadu, idźcie po ćwiartkę do BMW. No chociaż oczywiście jak zwykle czekam na wasze komentarze od osób, które potrafią oszacować koszt naprawy takich elementów i tym samym, czy cena wywoławcza za ten egzemplarz jest adekwatna do jego uszkodzeń i stanu. Tak właśnie powiedziałem, cena wywoławcza, gdyż nie jest ona wyryta w kamieniu. Zawsze możecie coś próbować wynegocjować. Jak gdy powiecie, że widzieliście ten klip na YouTubie, no to zawsze popatrzą na was przychylnym okiem. Rzućmy teraz okiem pod maskę. Do otwierania służy ta dźwignia, którą trzeba dwukrotnie pociągnąć i zobaczymy, czy maska otwiera się bez problemu. Bardzo ładnie, nie ma tutaj żadnej dźwigni, po prostu po dwukrotnym pociągnięciu wystarczy ją już tylko podnieść. Amorki trzymają, nie ma żadnego patyka do podtrzymywania, to jest właśnie klasa premium. BMW Twin Power Turbo, posłuchajmy, jak brzmi. Jak widzicie, przebieg w tym momencie to 38,5 tysiąca kilometrów. Auto, przypominam, ma 3 lata. Sprawdźmy teraz, jak otwiera się schowek. No, dosyć powolnie i dostojnie, jakby to była jakaś BMW 7. Tutaj w folderze nie mamy książki serwisowej, bo tu znalazłem kartę gwarancyjną. W 2016 odnotowany przebieg to 13,5 tysiąca kilometrów. A tutaj znalazłem rachunek za serwis olejowy. Sprawdzając historię w iDrive, mamy tutaj dwa przeglądy. Jeden właśnie z 2016 roku przy wspomnianym wcześniej przebiegu i drugi z lipca tego roku przy przebiegu 37 tysięcy km, więc 1500 km temu. Tutaj macie numer VIN, dzięki któremu możecie potwierdzić historię tego samochodu. Szkoda trochę, że nawpychano tutaj tego pseudo-amelinium, zarówno tutaj na środku, ale przynajmniej na progach jest taki fajny, czarny akcent. Tutaj jest już bardzo miło i przyznam, że podoba mi się to wykończenie tutaj na boczku drzwi. Dosyć ładnie wygląda. Teraz wam pokażę, jaki jest problem ze względu na te uszkodzenia z tyłu. A więc wrzucając wsteczny,
Non-stop jest ten niesamowity dźwięk z czujnika parkowania. Jak widać, za mną nic nie ma, więc jest to po prostu popsuty czujnik. Okej, moi drodzy, pora przejść do listy wyposażenia. Oto ona, możecie dać sobie pauzę, ewentualnie kliknąć w link, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Ile w takim razie kosztuje ten egzemplarz, który poznaliście przed chwilą? Cena to 12 900. Znacie przebieg uszkodzenia, napiszcie, co o tym myślicie. Ten egzemplarz był troszkę tańszy, jednak on jest obity stosunkowo z każdej strony i z tyłu zderzak ma pęknięty i tu jest porysowany lekko z boku, zarówno drzwi, jak i błotnik. Lampę ma pękniętą, tutaj w ogóle brakuje lampy. On jest tańszy, no ale to jest wersja przedliftowa. W środku również był troszkę bardziej zużyty. Czekam na Wasze komentarze odnośnie tego sprzętu, a jeśli jeszcze pozwolicie, to szybko Wam pokażę dwa auta, które mogą Was zainteresować, a mianowicie Audi A6 oraz Ford Focus RS. Nad tym Audi trochę się zastanawiałem, czy warto je pokazywać, czy szkody nie są dla Was zbyt duże. Jak możecie zauważyć, był tu niezły, ale urwał, koło przednie jest inne, jest od innego samochodu. Uszkodzenia są dosyć duże, ale pamiętajcie, że to jest to wersja 3-litrowa po tuningu ABT. Samochód ma 420 koni. Jeśli lubicie takie mocne samochody, no to być może jest to oferta dla Was. A tu jest drugi z takich mocnych, Ford Focus RS. Ten jednak ma no, stosunkowo też duże uszkodzenia. Ten zderzak jest przyczepiony po prostu na jakąś śrubę, żeby tylko nie odpadł. A tutaj, jak możecie zobaczyć, już brakuje ładnych paru elementów. Tak więc samochód nadaje się do reanimacji już chyba nie za Odrą, ale za Bugiem. No chyba, że jesteście zainteresowani i chcielibyście zrobić coś na własnym podwórku na szybciora i bawić się następnie w Gymkhanę jak Ken Block. Bardzo mi miło, że poświęciliście te kilka minut na kolejny z odcinków. Trzymajcie się, cześć!